Cześć. Zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że Pacific Drive nie ma polskiego tłumaczenia i w ogóle polskiego języka, ale wszystkie te takie kwestie fabularne przetłumaczyłem na język polski w postaci liter. Będą one wyświetlane na górze ekranu w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Gramy w grę, która nie jest taką typową grą wyścigową. Mamy tylko język angielski i nie ma wsparcia dla kierownic, dlatego gram sobie na padzie. I gramy sobie na maksymalnych ustawieniach graficznych. OK. Crossing new technology. Copy on creation, spread to the stories. Czyli jakieś eksperymenty tutaj prowadzono. Olympics exclusion zone. OK, jakieś dziwne rzeczy się tutaj działy. Ja oglądałem tylko zwiastun tej gry. Nie widziałem żadnego gameplayu nawet ani nic. Także nie wiem, co mnie tutaj czeka. Okej. Mamy taką grafikę chyba bardziej bajkową, tak to wygląda. Chociaż przypomina mi Half-Life'a 2. Ostatnio właśnie sobie grałem na tej przenośnej konsoli Rogue Ally. Whippers, lights, biegi. Okej. Okay. O, okej. Okay. Nieźle. Ciekawe jest to, że to nie jest taka typowa gra wyścigowa, a było tutaj dużo ustawień właśnie odnośnie samochodu. Wiesz, żeby sobie tam ustawić kamerę i tak dalej. I ustawienia takie samochodowe typowo. Zużywa nam się tutaj ponoć paliwo, więc trzeba mieć to na uwadze. Okej. Całkiem spokojna muzyczka. Chyba będę musiał ją wyciszyć, bo prawa autorskie. Możemy sobie zmienić na przykład kamerę. O, możemy przybliżyć widok. Dobra. Muszę się z tym trochę zaznajomić. Okej. Ładnie to wszystko wygląda, tylko takie bajkowe, nie? Się wydaje. Patrzę, czy można zmienić kamerę zza samochodu, ale chyba nie. Chodzi o takie przeżywanie, wiesz, z pierwszej osoby. Czy światła? O kurde, ej, mocny mam tutaj vibe Half-Life'a teraz. Co to tam ma? Jakaś wielka? O! Teraz mi się włączyły, okej. Wydawało mi się, że jest przełączone w pozycji on. A że to można, a nie, że to można dopiero włączyć. Okej. I wbijamy do tunelu. To już przyjemnie jest. Z samochodu oczywiście możemy sobie wychodzić. I pewnie niedługo będziemy musieli to robić. Więc nie wiem, co nas tutaj czeka. Na pewno będziemy musieli rozwiązać zagadkę, co tu się wyprawia. Dron? Nie, zagłuszyło coś radio. Okej, myślałem, że gdzieś dron nad nami leci. Okej, zjechaliśmy gdzieś na polną. Cicho pracuje silnik. W ogóle go nie słychać. O. Coś jest? Nie. Co to? Coś dziwnego było, nie? Co tu? Jakieś znikające kamienie? Znosi mi furę. Okej, samochód możemy uszkodzić, jakby co. Jedziemy sobie teraz takim jakby kombi albo coś. Mamy trochę gratów z tyłu. Patrz tutaj, nie? Co to jest? Jedźmy. Po prostu nas tak rzucili w wir walki z jakąś tam namiastką fabuły i musimy sami ogarnąć. Odpalę to? Wow.
Okej, widzę koło. The Olympic Exclusion Zone. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Get to the safety. Find transportation. Okej, możemy biegać. Latające drzwi, to chyba od mojego samochodu, a tu proszę bardzo, silnik. V... Nie widać, za mało światła. Okej, chodźmy dalej. Wszystko lata w powietrzu. Na ziemi coś się pali jakby? Nie wiem, jakaś taka zielona maź albo coś. Mam wrażenie, że z jakiegoś portalu, rodzaju portalu wyszli sobie kosmici i zrobili tutaj coś takiego. Albo jakiś inny wymiar się otworzył. I się robią jakieś takie anomalie. Kik. O, możemy kopać. I nie widać nogi, to jest słabe. Chciałbym, żeby jednak było widać tą nogę, nie? Nie, taka niewidzialna moc kopie te kawałki. O! Okej. To jest interesujące, ja teraz gram na moim stanowisku simracingowym i mam realny fotel od samochodu. To jest od Volvo C40 z 16 roku. Od tego modelu. Tutaj są nawet takie zagłówki. Widać kawałek chromowanego, nie? Tak, to jest od tego samochodu i tak czuję się faktycznie, jakby trochę w samochodzie był. Czy miał być. Na grafikach i zwiastunie widziałem, że będziemy musieli jeździć tym samochodem chyba. Put the wheel on. Tu mamy koło. Jest. Dobra. Załatany. Wygląda nieświeżo ten samochód. Ważne, że kombi. Dużo zmieścimy tutaj rzeczy do przetrwania. Siadamy. To odpali, bo nie wygląda jakby miało. Można prawie drzwi na 90 stopni otworzyć. Okej. Okay. Siadamy. I co, myślicie, że to odpali? O, okej. Okay. Jest dobrze, no to ruszamy. Put the car in drive. A, racja, to może pomóc. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey Francis, come here! Coś się dziwnie jedzie tym autem. Alone for a second. Something is out there. Tak ściąga na lewo, na prawo? Czekaj, zobaczę co jest z tym drugim kołem. Hey, do you copy? Bo naprawdę źle to jeździ. Ale no, wygląda chyba okej. Okay. Pewnie będzie trzeba sporo ponaprawiać, żeby to jakoś zaczęło jeździć. W ogóle zostawiłem w trybie drive i samochód nie jechał. To jest ciekawe. Większość automatów ma tak właśnie, że jak zostawisz na drive, to zacznie się powoli toczyć. Widocznie to jest jakiś inny automat. You close the shelter is a few miles east. Get there however you can and be quick about it. Dobra, musimy dotrzeć do schronienia. Ciekawe, że od razu ktoś tutaj był, żeby nam pomóc. I zostawił w tym miejscu auto, prawda? Tak pośrodku dziczy jakiejś. Pewnie dowiemy się dlaczego tak było. O! Nie mamy fuel. Czekaj, park. O, a co to? Okej. Okay. Dobra. Wyciągamy paliwo. Ciekawe, że jeszcze w takim starym gracie, zniszczonym samochodzie w sumie, było jeszcze trochę paliwa, nie? Możemy jechać dalej. W sumie mały ten kanister. Ile to może być? Litr? Dwa? Dwa litry. Załóżmy. Co, napełniło się? Okej, okay, teraz się napełniło. Okay. Jak odpaliłem, coś się dziwnego stało, więc może jedźmy. O, ty, tu mnie coś... Oh, wait, hold the phone. There it is again, that flip on the spectrometer. I've seen
minę waveform before the glare. No kidding. Could it be? A remnant? That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way, do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'm killed to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Kto? Kto wrócił? Kurde. Go on and let yourself in. Hoppy ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Damn, dobra. Tutaj pokazuje nam się, ile mamy paliwa. I jakby powoli nam się kończy, już mamy mniej jak pół zbiornika. Może zajedźmy tutaj. I to wygląda jak schronienie. Jak jakiś garaż. Hoppy Auto Shop. Ciekawe. No to zajedźmy. Okej, zdaje się, że tutaj wyłączamy silnik, wyłączamy, dajemy na park i wychodzimy, okej. Tam było wejście z jednej... Co to? Nie wiem, czy to jest dzień, czy to jest noc, ale tu chyba możemy wejść. Pusto tu dosyć. Jakaś montownia. Wiesz co, przydałaby się jakaś lampka albo coś takiego. Find the breaker switch. Okej, musimy naprawić bezpiecznik. Czy raczej włączyć. O! Tutaj? Ty! Co się stało z moim kołem? Ja nie miałem koła? I tak jechałem? Emergency broadcast. Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We've sent a breacher to your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car. What? Get off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes and... That voice cuts like a nail gun to the skull. Okej, więc... Mamy tu jakiegoś chyba obcego. I... Ten obcy jest właśnie moim samochodem. Wait. I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing and I'd kindly like you. Dobra, jest connected? Connecting? Chyba jest connecting, okej. Dobra, wyłączmy silnik, zaparkujmy, wyłączmy silnik, cyk. Fura do mnie gada, ale to nie jest fura, to jest jakiś obcy. Ciekawe. Dobra, co my tutaj mamy? Connected. Ciekawe. Dobra. Czy my będziemy współpracować? Tutaj jest apteczka. W razie musimy się rozejrzeć, co my tutaj mamy. O! Jest jakieś radyjko, okej. Jestem cały czas myślę, że muszę coś z tym zrobić tutaj. Ale... Put the wheel back on, czyli musimy znaleźć koło, które wypadło gdzieś tu wcześniej, okej, nie zwróciłem na to uwagi.
Summer Tire. Dobra, mamy to. Co dalej? I... O ciulu, ty, ja to wyciągnąłem, cały silnik. Kurde, okej. To było straszne. Ty patrz, w ogóle tutaj jakieś takie żyły są albo coś, nie? Faktycznie ten samochód żyje czy coś. Chyba wiem, jak się dostać do tego bagażnika. O! Okej. Dobra, co my tutaj mamy? O! O, okej. Dobra, z tego chyba będziemy mogli coś zrobić, tak? Aha! Okej. Czyli mogę sobie robić z tego takie kawałeczki. Potem z tego coś tam ugotować, nie? Dobra, wszystko jasne. Idziemy powoli do przodu z tematem. Dobra, chyba mamy. Elektronika. Chyba mamy wszystko, co potrzebujemy, żeby skraftować drzwi. Door in the shop. Okej, teraz przejdziemy sobie tutaj. I zobaczmy. Co one tutaj są? To chyba nie jest to. Znaczy, wydaje mi się, że to nie są te drzwi. Nie, bo tak nie powinny raczej pasować. Ale pasują jakimś sposobem, okej. Okay. No tak jak leżały na ziemi, nie? To można trochę zgubić. Przydałby się język polski, bo niektóre te rzeczy są dla mnie niezrozumiałe. To znaczy, to jest taki bardziej język specjalistyczny już, angielski, nie? Którego czasami ciężko jest zrozumieć. Okej. Okay. O! Czaje, czyli my używamy jakiejś kosmicznej energii, tak? To się samo naprawia, jasne, zobacz. Dobra, mamy to ogarnięte. Dobra, mamy to. Dobra, musimy tak wszystkie części po kolei ponaprawiać. A ciekawe, czy to się da? Nie da się, bo to żeśmy zgubili. To, czego nie mamy na samochodzie, no to nie możemy tego naprawić. Znaczy, nie pojawi nam się. Musimy to najpierw jakoś tam zbudować, nie? Samochód naprawdę kiepsko jeździł, tam coś ściągał, koło stracił. O, a co to? Okej, weszło. O, właśnie, to muszę sobie zabrać. To się na pewno przyda na później. A jak teraz naprawić koło? Próbował tym to naprawić. Nie da się. A nie, dało się. Czekaj, to się robi. Dobra, tutaj mamy drzwi naprawione, te też mamy naprawione. Dobra, mamy chyba gotowe. Install the cardboard boxes in the trunk, ok. Dobra, zainstalowaliśmy matę. Kurczę, dobrze, że jestem samouczek, bo naprawdę bym nie ogarnął. Oh, there's a little prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Okay. Okay. Be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Okay. Very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Dobra. Ej, jak dla mnie teraz wydaje się to być dosyć skomplikowane. Zobaczymy, co będzie później. Pump to fill the fuel tank. O, tak, to nam się przyda. Cyk. O, już idzie coraz lepiej. Tu chyba mamy nielimitowane paliwo, tak mi się wydaje, bo to jest taka opuszczona stacja benzynowa czy coś. Okej. Okay. I co my tu jeszcze mamy? Charging station. Zobaczmy, o co tu chodzi. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes.
mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Okej. Okay. Moi drodzy, wrzucę wam napisy oczywiście do tłumaczenia, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. A na dzisiaj już kończymy. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Cześć.